10 najlepszych sanatoriów w Polsce. Numer 10. Dom wczasowy sanatoryjny Perła. Jest to obiekt położony nad Polskim Morzem, w znanym kurorcie turystycznym Ustce. Znajduje się na terenie starego, wydmowego lasu przy klifowym brzegu. Niewątpliwym plusem Perły jest bliskość morza, do którego jest zaledwie kilkadziesiąt metrów. Sanatorium dysponuje pokojami jedno-dwuosobowymi oraz apartamentami. Leczy się tu m.in. schorzenia układu krążenia i układu oddechowego, choroby neurologiczne, reumatyczne czy dermatologiczne. Z zabiegów wykonuje się tu wszelakie masaże, kąpiele solankowe czy kwasowęglowe, galwanizację czy jonoforezę. Numer 9. Sanatorium Ciche Wąwozy. Jest to obiekt znajdujący się na Lubelszczyźnie w przepięknym Nałęczowie. Niewątpliwym atutem Cichych Wąwozów jest malownicze położenie w otoczeniu parku i słynnych nałęczowskich wąwozów. Sanatorium dysponuje dwoma rodzajami apartamentów oraz pokojami jedno- czy dwuosobowymi. Ponadto na gości czekają takie atrakcje jak siłownia czy kawiarnia. W obiekcie też dostępne jest darmowe Wi-Fi. Główną specjalizacją Cichych Wąwozów są choroby kardiologiczne, a w szczególności zawał mięśnia sercowego. Wykonuje się tu takie zabiegi jak balneoterapię, hydroterapię, kinezyterapię oraz wszelakie masaże od klasycznego do wibracyjnego. Numer 8. Sanatorium Leśnik Drzewiarz. Jest to obiekt położony w przepięknej górskiej miejscowości, jaką jest Krynica Zdrój. Sanatorium dysponuje 194 pokojami, jedno-, dwu- oraz wieloosobowymi. W swojej ofercie posiada też pokoje o podwyższonym standardzie. W wolnym czasie na gości czeka kawiarnia, serwująca świeżo wyciskane soki. Ponadto można skorzystać z hali sportowej. Leczy się tu m.in. choroby narządu ruchu, choroby układu pokarmowego, cukrzycę czy choroby układu oddechowego. Numer 7. Sanatorium Zimowit. Jest to obiekt położony w Dusznikach Zdrojach na terenie województwa dolnośląskiego. Sanatorium dysponuje 130 miejscami dla kuracjuszy jedno-, dwu- i trzyosobowymi pokojami z łazienką. Niewątpliwym atutem Zimowita jest położenie na terenie parku zdrojowego oraz ujęcie wody mineralnej na terenie obiektu. Warto też dodać, że jest to jedyne takie sanatorium w całej Kotlinie Kłodzkiej z własną pijalnią. Leczy się tu m.in. choroby neurologiczne, cukrzycę czy stany pozawałowe. Z zabiegów wykonuje się tu hydroterapię, elektroterapię czy inhalację. Dodatkowym plusem jest też gabinet odnowy biologicznej ze spa i jacuzzi. Numer 6. Sanatorium Cegielski. Jest to obiekt położony we flagowym uzdrowisku Małopolski, czyli Rabce Zdrój. Dysponuje apartamentami dwu- i trzyosobowymi. Na kuracjuszy czekają takie atrakcje jak jacuzzi, sauna, bilard czy kawiarnia. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość przyjazdu z pociechami, bowiem na terenie sanatorium działa domowe przedszkole. Leczy się tu choroby układu oddechowego, krążenia, choroby neurologiczne, reumatologiczne, laryngologiczne czy choroby alergologiczne. Cegielski z zabiegów oferuje m.in. masaże, hydroterapię, krioterapię, światłolecznictwo czy elektroterapię. Numer 5. Sanatorium Światowid. Jest to obiekt położony nad Polskim Morzem w przepięknym Świnoujściu. Niewątpliwym atutem Światowida jest jego położenie blisko morza, jak i przy samej promenadzie, czyli głównym deptaku Świnoujścia. Sanatorium dysponuje 70 pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi oraz pokojami typu studio, czyli 2+2. W każdym z nich znajduje się łazienka, telewizor, lodówka czy telefon. Ponadto na gości czeka jacuzzi i restauracja. Obiekt specjalizuje się w leczeniu chorób kardiologicznych, skóry, reumatologicznych, pulmonologicznych czy laryngologicznych.
Wykonuje się tu m.in. takie zabiegi jak hydromasaże, kąpiele perełkowe, jonoforezę, kąpiele solankowe lub kwasowęglowe, czy krioterapię. Na koniec warto dodać, że światowid jest całkowicie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Numer 4. Szpital uzdrowiskowy numer 1 w Ciechocinku. Jest to obiekt położony w stolicy polskich sanatoriów, czyli Ciechocinku, tuż przy deptaku Sław. Sanatorium dysponuje 230 miejscami dla kuracjuszy w pokojach jedno- i dwuosobowych. W czasie wolnym na gości czeka biblioteka, salon fryzjerski czy kiosk. Leczy się tu choroby układu ruchu, nerwowego, krążenia czy schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych. Szpital dysponuje dwoma basenami solankowymi, gdzie wykonuje się inhalacje, masaże, hydromasaże, zabiegi borowinowe, kinezyterapeutyczne i fizykoterapeutyczne. Numer 3. Sanatorium Malwa Kamea. Jest to obiekt położony w słynnym polskim uzdrowisku Polanicy Zdrój. Niewątpliwym atutem obiektu jest jego leśne położenie, dzięki czemu jest ulubionym miejscem kuracjuszy, którzy cenią w sobie ciszę i spokój. Obiekt dysponuje pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi. Ponadto na kuracjuszy czekają takie czasoumilacze jak sala telewizyjna z telewizją satelitarną, sala gimnastyczna i sala fitness oraz kawiarnia. Leczy się tu schorzenia układu ruchu pokarmowego oraz choroby kardiologiczne. Spośród 25 oferowanych zabiegów wykonuje się tu m.in. balneoterapię, hydroterapię, masaże, kinezyterapię, laseroterapię czy magnetoterapię. Numer 2. Sanatorium Dzwonówka. Jest to obiekt położony w przepięknej miejscowości górskiej, jaką niewątpliwie jest Szczawnica. Ponadto sanatorium znajduje się w samym sercu Parku Górnego, na którego terenie znajduje się wiele ciekawych zabytków, jak choćby XIX-wieczna neogotycka kaplica zdrojowa. Dzwonówka dysponuje 140 miejscami noclegowymi w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Ponadto na kuracjuszy czeka biblioteka, grill, bilard, mały sklep spożywczy i bezpłatne Wi-Fi. Leczy się tu schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych oraz schorzenia narządu ruchu. Wykonuje się tu m.in. zabiegi laseroterapii, krioterapii, kąpiele borowinowe czy inhalacje ultradźwiękowe. I numer 1. Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR. Jest to obiekt położony nad polskim morzem w przepięknym Kołobrzegu. Atutem IKARA na pewno jest bliskość morza, bowiem odległość do plaży centralnej to zaledwie około 200 metrów. Drugim atutem jest, że IKAR dysponuje obszernym basenem oraz jacuzzi dla swoich kuracjuszy. Każdy z pokoi posiada balkon, łazienkę, lodówkę czy płaski telewizor. Na pierwszym piętrze obiektu funkcjonuje też kawiarnia serwująca wspaniałą kawę. Leczy się tu głównie choroby reumatyczne, schorzenia narządu ruchu czy choroby układu krążenia. Z zabiegów wykonuje się tu m.in. hydroterapię, okłady borowinowe, galwanizację, światłolecznictwo, masaże czy świecowanie uszu. I tym sposobem doszliśmy do końca materiału. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zapraszam do zasubskrybowania kanału i oczywiście zachęcam do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Cześć!